Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś będziemy robili, jak ja to nazywam, kotka i myszkę. Będzie to wyglądało mniej więcej tak i tutaj tak. Chodzi o to, że bierzecie sobie tego kotka, trzymacie i próbujecie, żeby ta myszka wam spadła. Lepiej, żeby była buźka z waszą stronę i próbujecie. Jak to zrobić, to zapraszam. Okej, okay. Co jest nam potrzebne do zrobienia właśnie oto kotka i myszkę? Jest nam potrzebna rolka papieru. To będzie trudniejsza wersja. Jeśli macie bardziej szerszą rolkę papieru, to weźcie szerszą, jeśli będzie łatwiejszą. Kapek plastylny lub modelny. Sznurek lub taka jakaś stążka. Marker. Pistolet do kleju i wkłady do kleju. Ok, zaczynajmy, bierzemy się do roboty. Na początku musimy podłączyć nasz klej do gniazdka i musi się nam rozgrzać do jakiejś tam temperatury. Nie chce mi się sprawdzić na instrukcji, ale cokolwiek musimy go podłączyć. Podłączone, to wtedy, jak już podłączycie, bierzecie jakąś kartkę, żeby wam się nie zaplamiło. Następnym krokiem jest spłaszczenie, o tak, dwoma rękami, żeby była taka bardziej rozłożysta. I zgięcie dołu. Jak mówiłam, jeśli macie szerszą, to będzie nawet lepiej, bo będzie łatwiejsze, ale ja już się nauczyłam tam to robić, więc wolę mieć trudniejsze. Ok, musi to wyglądać mniej więcej tak. I z tyłu zaginamy, tak do połowy, zobaczcie sobie, rolkę papieru. Ok, w tym czasie bierzemy plastylina i formujemy jakiś kształt myszki. Oczywiście nie będzie to prawdziwa myszka, bo wiecie, kto robił myszkę. Ale możecie nazwać to myszką. Ok, ja już zrobię moją myszuńkę kochaną. Może nie kochaną. I teraz nabijamy do naszego sznurka. I jeśli robicie tą trudniejszą wersję, to musicie mieć małe, żeby było łatwiej. Ale nie będzie tak łatwo. Ok, i teraz wkładamy ten sznurek o tutaj między te dziurki. I wkładamy resztę plasteliny, żeby było bardziej stabilne, chociaż dodamy jeszcze klej na gorąco. Mi spadł marker, więc wyjorę. I mam. Teraz rysujemy kotka, czyli jakieś oczki, oczka i tak dalej. Ja sobie pomogę, nie odrysuję oczy od tego kotka. Oczywiście nie będzie to równe. Jeśli myśleliście, że to będzie równe, to jesteście w błędzie. Okej, mój kotek teraz wygląda o tak. Nie jest on najpiękniejszy, ale może być. Okej, i teraz tylko czekamy na klej i sklejamy. Pokażę wam, gdzie sklejamy. Szybciuteńka zabaweczka, fajnie. Sklejamy o tutaj. Tutaj sklejamy, żeby to skleiło się tak. I to jeszcze nie, żartowałam. Jeszcze tutaj musimy skleić plastelną z sznurkiem, bo inaczej by nam się rozleciało. Taka szybka zabaweczka w 10 minut na nudę podczas kwarantanny. Ok, już jest zagrzane i teraz w tą szczelinkę, gdzie jest plastelina, nalewamy nasz klej. Musi być do pełna. Żeby nam nie wypadło, wiecie, o co mi chodzi. Nie, żeby było po prostu fajnie. I za chwilę będzie ta dziurka wypełniona. Okej, i teraz mamy gotowe. I teraz sklejamy to o tu. Tam musi wystygnąć. A my w tym czasie możemy sobie wylać klej o tutaj do naszego kotka. Okej. Za chwilę będzie nasza szybka zabaweczka gotowa i bez przerabiania to będzie trwało, za chwilę wam powiem, jak już skończymy. To teraz musimy uzupełnić te szpary tutaj, żeby nam się zabaweczka nie zepsuła. Na nudę myślę, taka zabaweczka króciutko to trwa.
a jednak zabawka jest gotowa. Jakaś tam zabawka, nie zaszkodzi tak o zrobić. Ok, tu już mamy z tyłu gotowe i teraz doklejamy, o tutaj, na razie sklejamy plastelinę z tym sznureczkiem, pamiętajcie, żeby się nie oparzyć. Jeśli chcecie zrobić bardziej podobną... Ok, i teraz bierzemy na przykład jakiś długopis, którego oczywiście nie wspomniałam. I robimy oczka. Do naszej myszki, jakiej wąsiki. Dobra, nie wygląda to jak myszka, ale zabawka jest gotowa, jest taka sama jak ta. I już Wam pokazuję, jak ona teraz wygląda. Wygląda ona tak. Tutaj mamy przyklejone. I tutaj nasza myszka. Ta-da! I Wam pokażę, że działa, tylko muszę wziąć kamerę. Jedna i druga. I dam Wam tutaj pałeczkę, żeby było wszystko widać. Okej. Okay. Przepraszam, że mnie nie widać. Bierzemy twarzyczko tu. To jest... Jak robicie nową zabawkę, to pamiętajcie, że to trzeba mieć cierpliwość, żeby się nauczyć. O, widzicie? Spadło. O, tutaj. Więc ja umiem. I teraz nasza tamta poprzednisza, którą kiedyś zrobiłam. Już Wam pokazuję. I tutaj też. Bo pierwsza zawsze zabawka tak zawsze działa. Więc teraz odkładam. I tak, jeśli taki film Wam się podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, żeby być na bieżąco, żeby wiedzieliście, kiedy jest nowy filmik, a jeśli właśnie filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku. Pa!